animacji, dodajemy sobie, żeby to jakoś ciekawie wyglądało, no, większość animacji, czy to wszystkie. Dodajemy sobie zdjęcia stworzonego wcześniej w folderu. Możemy je sobie jakoś poopisywać, pododawać jakieś linki, czy do artykułu, czy odnośnik do strony, na przykład dusza, czy do kościoła pokoju. Możemy dodać jakiś dodatkowy opis, krótki, jakiś opis, który będzie wyświetlony po prostu na tym zdjęciu. Tworzymy właśnie go, wyświetlam się tak coś, utworzony, już wygenerowany jeden ze slajdów. Możemy sobie ustawić, jak ma wyglądać, jakie mają być strzałeczki i inne takie pierdoły, że tak powiem, dodane. Wszystko to jest do edycji jeszcze. To, że kod jest wygenerowany, to nie znaczy, że musimy na nim sztywno pracować. Wszystko możemy zmieniać, pracując tutaj na warstwach. Każdy slajd jest na osobnej warstwie. Wszystkie te zdjęcie, podpis, wszystko jest na osobną warstwę. No to jest duży plusem, bo w każdym filmie możemy sobie to edytować. Tutaj dodatki, jakie właśnie możemy dodać, jakieś guziki, autostart, wskaźniki, belki, różne typu rzeczy. Możemy dodać też własny HTML, użyte jakieś tam skrypty czy coś w tym stylu. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tworzenie modułu to jest banalnie proste, bo cały czas piszemy, że on automatycznie nam utworzy. Także wybieramy sobie tą pozycję i mamy już tam swój slider na stronie. No i wydaje mi się, że jest to ciekawy taki motyw do przedstawienia aktualności jakiejś tam na stronie. Tu mamy zdjęcie, krótki opis, klikając to, odnosimy się do artykułu, czy odnosimy się do strony tego, co przedstawiamy.